Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny już raz, bodajże 51 nawet, w grze Elden Ring. No i tak, cóż, no ostatnio zrobiliśmy wielkie sukcesy. Nasza kosa jest już plus 9, nasza pieszęć plus 12. I tak, dużo przed nami jeszcze jest. Ale zanim pójdziemy tutaj, zajęci tym wszystkim, to zrobię coś, co robię bardzo często, a jednocześnie wiem, że niektórzy z was mogą powiedzieć, że tego nie lubią. Przy okazji patrzcie, gdzie to jest umiejscowione. Fajnie, ciekawe. Stąd poszliśmy aż tam. Ale tak, wracając, tak, niektórzy mogą właśnie krytykować, że to jest niezbyt ciekawe. Nie lubią tego, inni właśnie powiedzą, że fajnie, że to robię. Ale tak, ostatnio znalazłem dwie rzeczy na innej postaci, jak sobie biegałem. Oczywiście co nie zaznaczyłem, więc mogę znowu tego szukać godzinami. A ja mam pamięć złotej rybki. Ale tak, znalazłem ogólnie, jakby to najłatwiej wam wytłumaczyć, kolejną taką mini arenkę bossa. Oraz, jak to się nazywa tutaj właśnie, jedne podziemia. Jeśli się nie mylę, chyba te posągi jakoś pokazują te podziemia czy coś. Więc możliwe, że jeśli tego posągu nie ruszyłem, to jeszcze zobaczymy, w którą stronę to jest. Bo prawdę mówiąc, po prostu nie wiem, jak te posągi działają, a to jest taka moja teoria, że one właśnie wskazują podziemia. Chociaż z drugiej strony może wskazywać też na coś innego. Ale tak, wszystko by się zgadzało mniej więcej, jeśli chodzi o to miejsce, które kojarzę. Chociaż z drugiej strony, czy to tutaj? Tak, tutaj. Faktycznie. Te posągi chyba wskazują te właśnie podziemia tego typu. Żeby nie było, dalej nie zaglądałem, więc nie wiem, co nas czeka. Ale tak, z kosą plus 9 to raczej dam radę. Nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej, więc tak. Przedcmentarne katakumby, które mają jakąś zamkniętą sekcję wymagającą miecza kamiennego. Okej. Nawet nie będę się kłócił. A nie, trupki. Trupki atakują. Ale tak. Chyba to nie są odradzające? Nie, są. Odradzają się. Niestety. Mamy książkę z przepisami wojowników nomadów 9. A że zobaczę, jak to się nazywa. Co w niej jest? Wojownik nomadów 9. Swoją drogą mamy 1, 2, 5, 6. No bo są braki. Garnek animozji. Niestety nie wiem, co to jest, ale niech będzie, że tak. I dobra, standardowo tu będzie bossu pewnie jakiś. A to miejsce, co ma w sumie dla nas? Na pewno był tutaj, ta była nagrobna konwalia. Na pewno widzę tutaj trupka, który rzuca tym, jak to się nazywa. Słów mi brakuje, co jest dziwne. Ale tak, rzuca słoikami ognistymi. Tak chyba to najłatwiej nazwać. I no. Szczerze mówiąc, to miejsce nie będzie pewnie żadnym wyzwaniem, nie będzie tutaj niczego takiego. Brakuje mi słów dzisiaj naprawdę w tym odcinku. A raczej nie będzie niczym takim satysfakcjonującym, jako że to już jest taki etap, że w sumie prawdopodobnie moja kosa już niedługo będzie po prostu w pełni ulepszona. Jeśli znajdę ten specjalny kamyk jakiś teraz, to pamiętam, jak on się nazywał. Ale no mniejsza. Coś ze smokiem chyba było, jeśli się nie mylę. No tak, właśnie, to jest maksymalnie ulepszone. Sam mam też 30 VR, czy ile? Chyba 30 mam, ale może więcej. 35, ale mam też to co się dodaje plus 5, więc tak, 30. No. Siły i znaczności dużo nie mam, a tutaj akurat nie ma co się dziwić, jak ja w to nie inwestuję. Okej, stary trik trzeba będzie zrobić, ale wracając. Nie strzały, bełty. Co tu chciałem? A te alokacje nie są przygotowane na aż takie etapy, ale dobra. Dzięki Kuszo za pomoc, już nie potrzebujemy.
Chwila, czy ja? Brawo, brawo, gwiezdny kluczu. Usunąć sobie kosę zamiast kuszy. I tutaj co mamy? Odłamek ludzkiej kości. Czyli innymi słowy, nic cennego. Nagrobny fiołek, też nic przydatnego. Kolejny trupek, którego trzeba się pozbyć. Tam u góry coś może będzie? A no jest tym razem. Tym razem jest. Więc brawo ja. To zauważyłem, tutaj jest jakiś sekrecik, może nie. Ale jest trupek, który chce się przywitać, więc no tak, pozbędziemy się go. I w sumie co dalej? Tak. Nie jedź. Nie jedź. Dobra, od razu lepiej. Tam pójdziemy dalej za chwilę, ale najpierw złoty rum 2. W sumie mógłbym nawet sobie oszczędzić już zwiedzania tego wszystkiego, bo tak patrzę, to nie ma to bardzo sensu. Jeśli mają być tutaj takie znajdźki. Chociaż z drugiej strony nie wybaczyłbym sobie, wiecie, za niezwiedzanie, więc nawet jeśli to ma być takie bieganie tylko w celu pozbycia się tych trupków, podniesienia rzeczy, których i tak raczej nigdy nie użyję. Trudno, no mam nadzieję, że jesteście w stanie to przetrwać. Bo po prostu nie potrafię inaczej. I gdzie to jest? To jest chyba miejsce, które by się nam aktywowało bossa. Dokładnie. W takim też wypadku trzeba trochę powrócić, zobaczyć, co jest na drugiej stronie. Pobić bossa i zająć się drugą rzeczą, którą tak na szybko, jak to się nazywa. Też właśnie chciałbym ogarnąć, bo ją znalazłem. Tym razem tamto będzie w Liurni. To od razu mogę wam powiedzieć. Ale tak to za chwilę, spokojnie. Najpierw co tu mamy? Głowa, gadająca głowa, dziękuję. Okej. Dla takiej znajdźki to było warto się tutaj pokaraskać. To jest to prawdziwa znajdźka, po prostu. Nie ma żadnego zastosowania w grze. W szczególności na takich ustawieniach, na jakich ja gram tutaj w sumie, czyli wiecie, rozłączone z siecią, kiedy nie widzę znaków, nie widzę moich znaków, mam wiadomości i tak dalej. Ale no, warto mieć. Po prostu lubię takie znajdźki. To nawet są dla samego znalezienia, czy samej satysfakcji. I to nie jest tak, że w sumie to źle, że one takie są. Coś, chociaż znam ludzi, którzy by powiedzieli, że po co tworzyć znajdźki, jeśli to ma się po prostu znaleźć i nic więcej. Przy okazji mam jeszcze tutaj długi łuk. Ciekawe. Ja nawet nie zauważyłem, że wiecie, on tam leży i przez przypadek dosłownie to zgarnęłem. I teraz tak. Tak, tutaj otwarte. W sumie powinienem pewnie walczyć samemu z tym czymś. Obstawiam, że to będzie kolejny kotek, więc nie ma co się przejmować. Kotków już umiem pokonywać i... Nie, jest to cmentarny cień. Też z tym już walczyliśmy. A to było to wredniejsze. A niemniej jednak... Różnica poziomów... No, jest ostro widoczna i co my tu mamy? Bezgłowa... nie przyszedłem imiona. Ale bezgłowa... też jest specjalnym prochem. Lutel, po prostu, bo chyba pewnie z nim ma. Ale dobra. To kolejne prochy, w sumie powinnam wam pokazać opisa. Prochy, w których wciąż krążą się jeszcze duchy, żeby przyzwać ducha bezgłowy i lutel. Dobra, po prostu jakieś prochy. To mnie co? Nic szczególnego. Wiecie, może kiedyś ich użyję, bo szczerze to nawet się nie znam do końca na tym, które są dobre, które złe. A jako, że może mi czasami meduza zawieść, tak samo powiedzmy inne rzeczy, to warto spróbować. Ale dobra, mniejsza. Co tu chciałem jeszcze zrobić? Być szczery, to niestety nie pamiętam. Wydaje mi się, że tu właśnie gdzieś też widziałem to takie z bossem, ale
Ale gdzie co? No niestety nie powiem. Więc tak. Mogłem się też mylić, może już widziałem coś, co już zwiedziliśmy, na przykład. Może to było tutaj? Bo to jest, wiecie, to jest taki pusty obszar. Aż człowiekowi by się wydawało, że to może być tu. Teraz sprawdzimy, ale zanim to jeszcze właśnie sobie przypomniałem o jednej wielce istotnej rzeczy. Tyły koreańskie przedłuży to nie to. Ja chcę iść do wieży Rani. Tak, tak, tak. Bo właśnie też sobie uświadomiłem, że mamy w sumie to. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale mamy coś właśnie, co tutaj mieliśmy w ramach tego, można powiedzieć, questa załatwić, więc tak. Po prostu zanieśmy to do Rani, niech się cieszy i przy okazji mamy już odpowiedź, co to są za dziury, to są pozostałości po windach. Coś dziwne, że winda była u góry. Ale dobra, skoro była, to niech sobie będzie. Zabieraj nas, no i super sprawa, jej, hura i w ogóle. Możemy ten wątek pociągnąć dalej. I czy nadal śpi? Nie, nie śpisz. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Co? Karyjski odwrócony posąg. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent, too, for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? I too am to depart on a journey. Upon the dark path, only I may tread. To jest tyle? Serio? To wszystko? To tyle? Nic więcej? Chociaż to się trochę zawiodłem, ale... klucz, który ujawnia ukrytą formę koreańskiej pracowni. Otwiera tu ukrytą formę koreańskiej pracowni, z której można przejść do boskiej wieży. Aby odsłonić tajemnicę, umieść statuetkę na piedestale globusa nieba, czy globusu nieba. Okej. Proszę, Kalijska biblioteka. I tam były jakieś miejsce na statuetki. I tak niby piszą pracownik tej biblioteki, ale powiem szczerze, jestem świadom, że tutaj właśnie było jakieś miejsce do postawienia czegoś, więc pewnie to tutaj. Widzicie, po raz pierwszy od dawien dawna moja pamięć mnie nie zawiodła. I co teraz? W sumie? Rzeczywistość się zmienia. Efektami 3D albo 4D. Zależy jak na to spojrzeć. No, to bardzo się zmienia. Ciągle pokazywał księżyc? Chyba tak. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Nie będę na razie usuwał tego posągu. Zanim pójdziemy dalej, to jednak chciałbym, wiecie, sprawdzić to miejsce. Bo jestem przekonany, że właśnie coś tu jeszcze widziałem jakiegoś. Nawet nie wiem, czy da się to nazwać właśnie bossem, czy coś, ale... No wiecie, ten taki okrąg chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż nadal podkreślam, możliwe, że ten okrąg już tutaj, na tym zapisie, no pokonałem. I dosłownie nie będzie tu już niczego do poszukania, do zrobienia. Czasami ciężko mi stwierdzić, co jaki. Nie jest to okrąg, ale coś jest.
Więc ja znalazłem coś, o czym nawet nie myślałem, żeby znaleźć. Co my tu mamy tak naprawdę poza tym dziadem wielkim? Jakiś zamknięty pokój? A nie, drzwi się otwierają. Studnia rzeki Einsel. Nie, jeszcze raz nie. Ja lubię zwiedzać podziemie i inne takie rzeczy, ale proszę, nie. Ja nie chcę kolejnej lokacji całej zaczynać. W momencie, kiedy mamy tak dużo do zrobienia w innych lokacjach, jeszcze tutaj teraz znowu się, można powiedzieć, rozpraszam z czegoś, co miałem robić. Dlatego, że no, mogę robić wątek NPC-a, który chciałbym dokończyć chociaż. Teoretycznie już go skończyłem. Teraz zostało tylko... Jak to się nazywa jeszcze? Zobaczyć, co dalej to miejsce oferuje. A potem... Możemy wracać do głębin. Właśnie jeszcze będę musiał odwiedzić tego w pogrobnie. Ciągle o tym zapominam. Co? Przepraszam bardzo, że co? To jest aż nadto dziwne. Ale patrzcie, Ron się... Jak ja się za nimi stęskniłem. Nie, to akurat muszę przyznać, jest to... bardzo dziwne, a jeszcze... znowu ten dziad. Już... Raz się z nim męczyłem, to... drugi raz teraz... trochę to logiczne, że odwrócony też będzie mnie chciał dopaść. Ale dobra. Już mi się to nie podoba. Za dużo jest tu okazji na zrzucenie mnie. Jakąś przepaść czy coś. I na moją śmierć też za dużo okazji. Oczywiście, że mnie dobije. Bo nie byłem na to gotowy. I nagle jeszcze tutaj duch, rąd się on. Nie, za dużo tego. I za dużo tego wszystkiego. Więc tak. Pewnie będę się męczył dosyć długo, ale nie przejmujcie się tym. Jestem przekonany, że dam radę wcześniej czy później. Pokonałem garbulce, to taka byle lokacyjka mnie nie zatrzyma. Przy okazji rączki dać jakieś prezenciki kamyki numer 2. Czyli są to takie najbardziej klasyczne wydania rączków. To w sumie pokazuje, że te rączki, które widzieliśmy w teorii wokół wulkanicznej posiadłości, musiały być albo potężniejsze, albo musiały mieć większego farta, że w ogóle udało mi się na nich wydropić kamyka 4. Wiecie, mogły to być zwyczajne ronsie i po prostu jakimś tym dostał 4 zamiast 2. No! Nie wierzę! Chodźcie, co ja mam tutaj zrobić? Zacznę te 14 tysięcy, ale to nie jest dużo. Ale co ja tutaj mam zrobić? Teraz, tak całkowicie szczerze. Jak to jest dużo rączek. I dosyć, że są tam rączki. To jeszcze on po prostu ciągle będzie spamił jakimiś zaklęciami. No słucham, co ja mam zrobić? Ma ktoś jakiegoś pomysła, bo u mnie ciężko z tym. I cek. Oczywiście tutaj otrzymam obrażenia za co najmniej pół paska, o ile nie zginę. Magicznie, teraz, nagle. Oczywiście gra dzisiaj musimy ustawić nawet nie do pionu, a do poziomu. Do pionu to już po prostu... ustawiłam niedawno. Teraz po prostu musimy je zgnieść dosłownie do poziomu. Okej. Już się cieszyłem, że może się coś uda, ale nie, ten dziad już mnie zauważył, czyli to po mnie. Chociaż? Maska pewności siebie? Aż zobaczę, co to za maska. O ile nie trafi mi tutaj strzał. Dobra, nie trafia. Maska pewności siebie. Tutaj? Zwiększa mistycyzm o kilka punktów. Okej. Ciekawe, chociaż... nie będę ukrywał. Dosyć poważnie, niepotrzebne.
Ale teraz tak. Jeśli uda mi się jakimś tym pozbyć tych rączek wystarczająco szybko, to może jeszcze jest dla mnie nadzieja. Tak naprawdę to one są tym największym czynnikiem problematycznym. Bo tak, pozostałe rzeczy to jakoś sobie poradzę. No, nie, jednak sobie nie poradzę. Wiecie co, ja może tutaj sam z tym zawalczę, się go pozbędę, bo... Ja po prostu nie widzę szansy, ani pomysłu na to. Szkoda byłoby zmarnować cały odcinek tylko na takie głupoty. Dobra, zostaliśmy sam na sam z tym dziadem. Teraz jeśli nie zrobię jakiejś głupoty, to powinienem wygrać. Dobra. Dobra. No i oczywiście, se uciekł po prostu. I powiem szczerze, nie mam statystyk pod to, ani nic. Ale powiem szczerze, musimy spróbować, to jest moja ostatnia nadzieja. Tak teraz po prostu... dobić go nawet z kuszy. Nie, to nie wyjdzie, za mało, te kusze biją. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak ja to zrobię, ale muszę jakoś teraz być ostrożny wyjątkowo, żeby pozbyć się tego dziada. Coś, kiedy on ma naprowadzony łuk, który może mnie strącić stąd. I będzie nim spamił w nieskończoność, bo oczywiście mu się mana nie kończy, tak jak przeciętnemu... no jak przeciętnemu graczowi, albo innym przeciwnikowi. I teraz tak jakąś klarowność dostałem. Ale zanim... zobaczę, czym jest klarowność. Powiedzmy, że jest to zaklęcie, to wiecie, chce się pozbyć Ronsi. Nie mam zamiaru po prostu potem mieć problemów, że zginę znowu przez nie. I klarowność. Może to nie było zaklęcie? Nie, jest. Zmniejsza nagromadzenie snu i szaleństwa. Okej. Właśnie jeszcze w sumie powinienem opis wam pokazać. O, i dzisiaj jestem strasznie w formie. Ale tak. Kiepski ten opis. A, jeszcze dobra, póki pamiętam. O tym to tak, jeszcze to. Nie podoba mi się ten dźwięk. Chociaż dobra, to tylko duchy. Mówię tylko duchy, bo wiecie, jednak sam taki duch, jak można robić kłopotów, tak sam wielkim zagrożeniem nie jest, więc tak. Zawsze jest jakieś uspokojenie, że nie jest to powrót tamtego dziada. A póki co... co dalej, bo chyba tak trochę nie rozumiem. Poza tym, że znam to miejsce, bo w sumie chodziłem tam ostatnio, tylko że tak po podchodzę, nie po suficie. I tak chyba wiem. Sporo ryzyko. Spadnięcie tak na śmierć, ale zaryzykujemy, sprawdzimy. Na tym poziomie coś jest? Nope. Nawet drabiny nie ma. Oczywiście drabiny są na drugiej stronie. Ale tak, są znajdźki, którymi jest błyskawiczny świetlik oraz zaraz powiemy co. Zaraz sprawdzimy, tylko ostrożnie, żeby nie spaść, co? Sprytnie. A nie, bałem się, że to będzie przeciwnik, jednak nie. Dobra, podstrzyżona jakaś wątroba. To też nic istotnego. No i dobra, koso, czyli honory. Wiecie, nie ufam swoim umiejętnościom skakania, dlatego też poprosiłem koso o pomoc i... żeby się udało. Żeby naprawdę to zwiedził wystarczająco dobrze, wystarczająco mocno. Swoją drogą, jeszcze teraz jak skończyłem tą służbę w teorii, mówię w teorii, bo wiecie, w praktyce może być różnie, to może teraz już powinienem móc normalnie spotkać się z Renalą, pokonać ją. No, może to nie będzie aż takie złe teraz, w tym momencie.
jakieś drzwi. Zanim do drzwi, to wiecie, chcę sprawdzić, czy nie ma tu jakichś innych znajdźków. Pewnie nie ma. I tylko będę marnował wasz czas, tak samo jak swój. No ale, tak. A, faktycznie, wszystko jest tak samo, identycznie, są pajęczyny. To niestety implikuje, że w tym świecie też są pająki, nie tylko olbrzymie mrówki. I te drzwi. A więc idziemy. Idziemy i zobaczymy, co dalej, bo w sumie nie mam pomysłu. Ale te drzwi muszą być czymś ważnym, skoro mają własną scenkę. I wielka ciemność, która nagle zmienia się w widok wieży. Okej. A z zewnątrz, patrzcie, wygląda jak normalna wieża, jakby nic się tu nie stało, jakby nigdy nic w ogóle. Super. Po prostu super. Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia. Ale tak, chodźmy, zobaczmy. Zbierajmy fragmenty ruin, które są bezużyteczne, w ogóle ich nie potrzebuję, ale tak jak dałem, to wezmę. I zobaczmy, dokąd będzie prowadzić ta wieża. Miejsce całe i... A, jakiś... Co to jest? Fuj. W sumie fuj, to trochę wygląda tak... Dobra, nie, może nie fuj, bo to... Myślałem, że taki bebek mu wystaje. Ale jednak nie wystaje mu bebek, tylko to jest jakieś takie... Rytualne poncho? Może tylko, wiecie, widziałem, że rzuca czarnym ogniem, więc... O. Będzie niebezpieczne, jeśli mi trafi, bo to bije procentowo w teorii. W praktyce nie wiem. Aha. Wyjechał mi z brzucha. Super. W ogóle co on zrobił? Czemu to zrobił? Ale dobra, mam tu chyba jakiegoś ciężkiego przeciwnika. Dobra, to będzie moja kolejna śmierć. Tak. Nie jestem gotowy na walkę z kimś takim. Ten wróg po prostu, wiecie, jest strasznie wytrzymały z tego, co patrzę. A nie dość, że jest strasznie... że strasznie wytrzymały, to jeszcze bije czarnym ogniem. Pewnie dałbym radę, wiecie, gdybym się postarał, ale... Powiedzmy, że na razie nie mam weny na to wszystko, więc jedź koń. Jedź i musimy czym prędzej po prostu wyminąć tego dziada. Bo tak będzie lepiej dla wszystkich, jeśli go wymienimy. Oczywiście kiedyś, obiecuję wam to, pokonamy to coś. Powiem szczerze, brzydki jest. Bo chcę sam zobaczyć, co się może dostanie za jego pokonanie. Takie trochę delikatne rymy. Ale tak, i idziemy. Boska wieża Liurni? Wiem, co było coś mówione o boskiej wieży, ale wiecie co, to w takim wypadku... A. To jest boska wieża Liurni, czy to oznacza, że... A. Tutaj się aktywuje... Runę od Renali. A wiecie, co to oznacza? Tak naprawdę to chyba w takim wypadku trzeba było pomóc Rani, żeby tutaj móc się dostać i aktywować runę jej matki, chociaż ona nie chciała, żeby z nią walczyć. W ogóle wow, gwiazdy i w ogóle. W takim wypadku może jednak... Jak to się nazywa? Może jednak właśnie trzeba będzie... Czym będzie można ją pokonać, to nie będzie jakoś takie nielegalne, chociaż... Chociaż właśnie skończyliśmy już ten wątek, więc... Nie wiem, czemu ja tu mówię o nielegalności tej walki. W ogóle to zamiast tak teraz siedzieć, myśleć, gadać, powinien pójść pokonać tym Renale. Tak chyba by było najlepiej. Chociaż co, tu mamy?
Przeklęty znak śmierci i dziedzictwo astrolożki. Nie ma miejsca na aktywację runy. Chociaż może gdzieś jest, tylko nie wiemy, bo właśnie nie mamy runy. A teraz przechodzimy z... Nie to, znowu je łopię. Dziedzictwo astrolożki, zwiększę inteligencję. Okej. 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 Okej, dobra, czyli to jest jakby znak Renali, chyba. Zwiększę inteligencję, 5 punktów. Cenną zdobycz. Natomiast drugie to... Co to w ogóle było? To drugie coś było chyba w kluczowych. A, przeklęty znak śmierci. Znamie klątwy wycięte na porzuconym ciele księżycowej księżniczki Rani. Okej. Okej, to ciekawe. Ale w takim wypadku... Co dalej? Wiecie, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeszcze chciałbym sprawdzić jedną rzecz w tym miejscu. Bo jak to się nazywa? Zawsze po prostu jak jakieś takie większe zmiany w jakichś regionach robię, jakieś wątki do przodu popycham, cokolwiek, to moim zdaniem wypadałoby sprawdzić, czy wiecie, NPC tutaj w okolicy nie mają czegoś do powiedzenia. Więc tak, dzisiaj już większych postępów nie zrobimy. Będziemy tylko gadać co najwyżej z NPC-ami. Ale no, muszę po prostu sprawdzić, co powie tamten gościu. Wiecie, tu jest ten czarodziejek i może otworzyła się kolejna wieża, bo w sumie pamiętam, że to była jedna właśnie zamknięta. Wonek kulisty celuwisa, duży kapelusz mistrza, długa szata mistrza, rękawice, spodnie. Co? Powiem szczerze, chyba nie rozumiem, ale wezmę sobie co? Tam wyżej byliśmy w ogóle? Chyba. Dobra, nie chcę mi się, bo to będzie długo trwało. Powiedzcie mi, czy tam byliśmy, czy nie. Póki co dziwna sytuacja. Jego szaty. I chcę sprawdzić tylko jedną kwestię, czy jego kapelusz... Jego kapelusz ulepsza umysł. Kosztem energii. No dobra, dobra. I teraz została jeszcze tylko jedna wieża, w której w sumie może też doszło do jakichś zmian. Bo jednak chciałbym właśnie być pewny, że ta lokacja poza smokiem ma może wszystko ogarnięte. I tak, jeśli chodzi o smoka, wiem, że powinienem też z nim zawalczyć i tak dalej, ale... Chyba wiecie, czemu tego nie robię. A jeśli nie wiecie, to po prostu mi się nie chce. I co do tego miejsca... No, bariera też znikła. Ale to powiedziawszy, nawet nie wiem kiedy. I jeśli chodzi o to, to tu na pewno nie byliśmy, wiecie, bariera i te sprawy, więc... Warto by było po prostu pójść, zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy. Za znajdźki tutaj dostaniemy w nagrodę za przyjście tego typu. I już widzę jedną skrzynkę, która pewnie będzie piękną znajdźką. Kapelusz śnieżnej wiedźmy, szata śnieżnej wiedźmy, spódnica śnieżnej wiedźmy. Okej. Okej, dobra, czyli wydaje mi się, że to może być coś właśnie związanego też już tak poważniej z tym, jak to się nazywa.
z nagrodą za ten wątek, który przed chwilą udało nam się rozwiązać. Tak. Definitywnie. Gra był zamknięty i teraz główne korytarze rzeki Einzel? Co? Nie chciałem iść do rzeki Einzel, to co gra powie? Słuchaj gościu, masz iść do rzeki. Miniatura Rani, co? Gdzie to jest w ogóle? Co to jest? Mówicie, znalazłem, ale nie wi... Jest. Miniatura Rani. Lalka przypominająca Windymy Rani. Idealnie odzerwano wszystkie szczegóły. Ta obojętna lalka roztacza przyjemną aurę chłodu. Okej. Nie wiem, co więcej powiedzieć w sumie. Poza tym, że tak. Jest 36 minut. Ja już tu byli domownicy, proszę, żebym przestał palać, więc tak, no. Na tym zakończymy. Ale tak słowem zakończenia i w ogóle słowem takim, zanim się pożegnamy, powiem wam jedną rzecz. Po cokolwiek jest ta miniatura, wydaje mi się, że to jeszcze jednak nie jest koniec. Tak więc... To by było na tyle. Co jest dalej, to się przekonamy w następnym odcinku, a teraz to trzymajcie się i hej hej!